Z depeszy dowódcy Armii Krajowej do sztabu naczelnego wodza. Sytuacja osiąga swój punkt szczytowy. Ludność cywilna przeżywa kryzys, który może mieć zasadniczy wpływ na oddziały walczące. Trudno przewidzieć, do czego może doprowadzić masowe uchodźstwo ludności z dzielnic objętych terrorem ogniowym i zagęszczenie się jej w dzielnicach, z których już nie ma wyjścia na zewnątrz. Proszę o konkretne podanie terminu otrzymania obiecywanej pomocy, względnie powiadomienie, że tej pomocy nie otrzymamy. Będzie to najbardziej decydującym czynnikiem w naszych zbliżających się decyzjach. Szósty dzień września był decydującym w trwającym już 3 dni szturmie niemieckim na Powiśle. Trwał odwrót sił powstańczych. Ulica Tamka, która była żartobliwie nazywana Marszałkowską Powiśla, no, to było piekło absolutne. Ja sobie przypominam, że dowodząc moim oddziałem, w pewnym momencie, kiedy po przeciwnej stronie Tamki zbombardowano dom i my postanowiliśmy skoczyć, żeby ratować kogo się da, tam na stertach na dachu widzieliśmy tylko właśnie jedno dziecko leżące pod jakąś szyną na trupie matki i powiedzieliśmy: chłopczyku, nie bój się, zaraz się wyciągniemy. Na to spokojna odpowiedź: ja nie jestem chłopczyk, tylko dziewczynka. Świadkiem dramatu była wtedy zrujnowana ulica Tamka. Znaleźliśmy się w pewnym domu i też umieściliśmy karabin maszynowy. To było w połowie Tamki. Karabin maszynowy i nawet zasłonięliśmy okno taką papierową zasłoną, jak to były wtedy, prawda, zawsze od zaciemniania. I usłyszeliśmy warkot samolotów, które zrzucały bomby kolejno na domy. Zbiegliśmy na dół, a bo nóż akurat ocalimy, prawda, życie w tym momencie. Jakoś na następny dom dopiero bomba padła. My wyskoczyliśmy z powrotem na piętro, do naszej pozycji i tu zobaczyliśmy, że cały pokój, w którym karabin maszynowy stał w oknie, był posiekany odłamkami z granatu, prawda, to znaczy pocisku armatniego z czołgu. Myśmy się cofali pod wpływem ludzi, którzy nacierali w mundurach i to był oczywiście SS głównie, ale byli i żołnierze mundurowi, nie SS-mani, ale tam przede wszystkim były czołgi i samoloty. To nas niszczyło, prawda? Nie napór żywej siły, tylko czołgi i samoloty, które zamieniały wszystko w absolutną ruinę, w pustkowie. Kierunek odwrotu sił powstańczych w górę Wiślanej Skarpy wyznaczała oś Tamki. Była kwestia naszego Kubusia, co z nim zrobić. Więc nasz dowódca, Aspira, chciał go jednak zabrać do Śródmieścia. Były kłopoty jednak, z uwagi na to, że trzeba byłoby wówczas właściwie rozebrać barykady dla przeprowadzenia tych pancernych samochodów. No, zresztą nie wiadomo, czy one byłyby zbyt użyteczne w Śródmieściu, gdyż właściwie one do działań ofensywnych raczej bardziej się nadawały jako dla zaskoczenia Niemców niż do obrony. No, w tych warunkach Prybar postanowił, że zostają, będą spalone, zniszczone. W ślad za uchodzącymi siłami powstańczymi w górę osią Tamki podążały oddziały niemieckie. Ich drogę znaczyły mordy i gwałty. W międzyczasie major Róg i kapitan Krybar, obydwaj oni razem stali
wezwali mnie i policzyli mi dowództwo Straży Tylnej. Byłem zmaltretowany, zdegustowany, no ale rozkaz jest rozkazem, więc zacząłem formować, prawda, te oddziały, które wycofywały się, niektóre musiałem zatrzymywać, żeby dali możliwość wycofać się innym. I tak w ciągu dnia 6 doszliśmy, wycofując się różnymi drogami i większość przez tamkę i ogrody, tam za konserwatorium, inni przez ogród sióstr na górę, a tak doszliśmy do ulicy Piereckiego. Trzeba było łapać żołnierzy i stawiać ich, jak się zobaczyło, że ktoś znowu zwiał, to trzeba kogoś innego było postawić, bo wycofanie się, ten moment wycofania się wszyscy przyjmowali jako moment klęski i depresja pewna była, za wszelką cenę uchronić się przed śmiercią w ostatnim momencie. W ostatnich godzinach powstańczego Powiśla siły Armii Krajowej i setki cywilów ewakuowały się wzdłuż ulic Ordynackiej i Pierackiego, obecnie Foksal. Przekop z nasypem dość płytkim przez ulicę Nowy Świat była dość płytka i stały nasze oddziały i bronili przejścia. Początkowo stały oddziały z Starówki, potem nasze oddziały stały i bronili przejścia, bo wszyscy chcieli jak najszybciej dostać się do Śródmieścia. I tak doszło do wieczora. Wieczorem dopiero zaczęło, regularnie zaczęły kolejne kompanie plutonami wycofywać się na drugą stronę. Ostatni etap odwrotu z Powiśla biegł wzdłuż ogarniętych już pożarami ulic. Tak było między innymi na Ordynackiej. Kilkadziesiąt metrów dalej, już po przeciwnej stronie Nowego Światu, pośpieszny marsz ku ocaleniu dobiegł końca. Musiałam przejść na rogu Ordynackiej Nowego Świata. Był taki ogromny lej po bombie. Trzeba było wejść do tego leju, wyjść z niego z tym ciężarem, potem się przeczołgać przez Nowy Świat, bo była już barykada rozbita, a Niemcy z BGK ostrzeliwali. Po utracie Powiśla zachodnia, nieparzysta strona Nowego Światu będzie odtąd na krótko linią powstańczego frontu.